Dzień doberek, dzień doberek. W dzisiejszym odcinku, kochani, zobaczycie moje letnie zbiory. Co się w tej chwili u mnie w ogrodzie już zbiera za warzywa. Owoce jakby tak chwilowo jest teraz przerwa, bo no porzeczki jeszcze gdzieniegdzie są, ale to już tak tylko tam odrobinę. Jedne maliny to tak już się skończyły, za chwilę zaczną się drugie. A ja zbieram z grządek, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zbieram pomidory, zbieram ogórki, zbieram cukinie, zbieram kapustę częściowo. Cebula też już nadaje się do zbioru. Czekamy tylko na takie bardzo słoneczne dni, gdzie wyrwiemy ją z ziemi. Ona musi ze 2-3 dni poleżeć tak na grządce, a potem będzie rozkładana gdzieś w jakimś suchym, przewiewnym miejscu, no żeby już sobie tak uschła i dojrzała. Jeżeli będzie się trzęsła teraz kamera, to znaczy, że Polo siedzi koło i trąca. A propos Polo, słuchajcie, mam taką rozkminę i ciekawa jestem waszego osądu. Mam nadzieję, że w komentarzach wypowiecie się na ten temat, bo miałam taki jeden komentarz pod ostatnim filmem, gdzie pani oczywiście w bardzo grzeczny sposób kulturalny, ale dała mi do zrozumienia, że moje zwierzątka, no jeszcze raz, od początku, ona twierdzi, że gdy ona sobie nie wyobraża sytuacji, żeby jej zwierzątko chodziło po dworze, a już nie daj Boże nocowało poza domem, że to jest jakieś moje niedopilnowanie, że to nie jest tak do końca zaopiekowane, że nie można się zająć zwierzątkami, jeżeli one sobie tak chodzą, że mogą sobie wchodzić, wychodzić i w ciągu dnia, i w ciągu nocy. Słuchajcie, ja mam taką dobrą sytuację, że mieszkam na wsi. Mam dom, mam duży ogród i ja uważam, że zwierzęta, które mogą sobie swobodnie wychodzić, wracać tam, gdzie się czują bezpiecznie, ale oczywiście też eksplorować sobie tutaj teren wokół domu, gdzie jest dużo zakamarków, gdzie są kurki, gdzie są różne kryjówki kocie, gdzie można sobie w nocy zrobić jakieś kocie polowanie, bo to są jednak drapieżniki i one, to jest w ich naturze, że one chcą w nocy sobie gdzieś wyjść na polowanko jakieś, że mają swoje kocie towarzystwa, że mają jakieś swoje kocie tereny, że one są tu szczęśliwe. Ja oczywiście też rozumiem osoby, które mają w domu zwierzątko i boją się go wypuszczać, boją się mu dawać taką swobodę, jak ja daję swoim zwierzętom, dlatego, że na przykład mieszkają w mieście, albo w bloku gdzieś, albo po prostu to zwierzątko nigdy wcześniej nie wychodziło na zewnątrz i boją się, że ono już na przykład jest dojrzałe i by sobie nie poradziło. U mnie zwierzęta wszystkie są znajdkami, więc one jakby, dla nich to jest naturalne, że one chodzą na zewnątrz. Oczywiście mają cały czas dostęp do domu i mogą wrócić, kiedy zechcą. I są takie sytuacje, gdzie się na przykład boją, czy burza jest, czy coś, to one wszystkie lgną do domu, bo się czują bezpiecznie. Moje zwierzątka, słuchajcie, są bardzo zaopiekowane. One dostają tak różnorodną karmę. Dostają i mokrą karmę, i suchą karmę, i dostają mięso, w sensie serduszka i wątróbkę. Bardzo o nie dbamy.
Tak samo są zaopiekowane, jeżeli chodzi o weterynarza, jak na pewno widzieliście. Ja z moimi kotkami, jak tylko coś im jest, to jadę do weterynarza. Polo z Jacusiem teraz przyjmują, bo ostatnio może nie powiedziałam wam w filmie, jaki był rezultat mojej wizyty u lekarza, więc lekarz stwierdził, że na ten koci katar generalnie, tak jak wcześniej już powiedział, lekarstwa nie ma, ale możemy wspomóc kotki, dając im taki specjalny żel na podniesienie odporności. Także teraz codziennie Polunia i Jacuś dostają taki żel. Więc kto mnie wcześniej ogląda, to też wie, że ja z Trepusiem jeździłam, bo oczywiście miał operację na nóżkę. On wtedy był, jakby to mówić, zakotwiczony w moim pokoju, żeby doszedł do zdrowia, żeby doszedł do sił. I też go wtedy nie wypuszczałam na zewnątrz, bo wiedziałam, że on musi nabrać swojej sprawności, żeby w razie czego mógł tutaj się swobodnie przemieszczać, żeby miał tą sprawną nóżkę. Ale zwierzęta są szczęśliwe, jeżeli właśnie mogą sobie chodzić na zewnątrz, mogą sobie po prostu żyć własnym kocim życiem. I dajcie mi znać, co wy sądzicie na ten temat. Bo tak jak już mówiłam, ja rozumiem osoby, które... Moja siostra Ilonka też ma kotkę. Ona od urodzenia była w domu. Ilonka mieszka na 4. piętrze, więc jakby... trudno jej wypuszczać to się z domu na zewnątrz, boi się tego. Ja jej się nie dziwię, bo Tosia nie jest absolutnie przyzwyczajona do tego, że z domu można wyjść i wrócić. I Ilonka by się bała. I tak samo ja nie mam za złe osobom, które zwierzątka mają w domu. Ale jeżeli ktoś ma taką sytuację jak ja, że zwierzątka mogłyby sobie swobodnie chodzić po terenie, mogłyby się tutaj czuć szczęśliwe, po prostu, nie wiem, no koty lubią. Ja oglądałam kiedyś film, gdzie przypinano kotom takie GPS-y jakby, one potrafią zrobić po kilka kilometrów dziennie, po 8-9 kilometrów dziennie taki kot potrafi wokół swojego domostwa zrobić i wrócić. Jest to zawsze jakieś ryzyko, że coś się może naszemu kotkowi przydarzyć. No i ja nie twierdzę, że nigdy się moim kotkom nic nie przydarzyło, ale po prostu wydaje mi się, że one są, mimo wszystko, to życie mają jakby takie szczęśliwsze. Więc dajcie, kochani, znać pod filmem, co wy myślicie na ten temat. Tak samo moje pieski, Tofik sypia w domu, bo jest już starszym pieskiem, zresztą on od początku z nami sypiał w domu. Dziewczyny, te dwa duże psy, co mam, one od początku sypiały, bo to są pieski stróżujące, one mają swoje miejsce na zewnątrz, mają budkę, mają ocieplaną, mają stołówkę zadaszoną, a ponadto cały dzień chodzą za mną krok w krok, czy ja jestem w domu, czy gdziekolwiek. Mimo że tutaj jest obejście dość spore, to wychodzą na codzienny spacer. Jak widzicie, ja idę codziennie z Tofikiem na spacer, a mój mąż idzie z tymi dużymi pieskami na spacer, więc one, wydaje mi się, mają szczęśliwe życie. Dziewczyny trafiają do domu tylko w momencie, jak jest burza, bo się tego boją. Tak samo jak są fajerwerki na Nowy Rok, to oczywiście ja je biorę do domu, żeby po prostu zwierzątka się nie stresowały. A tak, to one tutaj sobie się przemieszczają, chodzą i są szczęśliwymi zwierzątkami. I wszystkie zwierzęta, i koty, i psy, wszystkie są u mnie znajdkami, więc to są zwierzęta, które są przyzwyczajone do jakby radzenia sobie na zewnątrz i one po prostu takie życie preferują.
byłoby dla mnie na ten moment egoizmem zamknąć je w domu i nie pozwolić im wyjść na zewnątrz. No więc tyle o kotkach, kochani, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie jeszcze, co zbieram, co się u mnie dzieje w tej chwili na ogrodzie, co porabiam, więc życzę Wam, kochani, miłego oglądania. Zaczął się dzisiaj, no już się zaczął na całego jakiś czas temu, ale zaczął się sezon pomidorowy w mojej folii, więc to jest moje śniadanie. Tutaj mam dwa pomidorki malinowe i dwie takie mini bułeczki ze smażonym serem, bułeczki ketogeniczne, do tego kawka i no ja się teraz mogę tak żywić do późnej jesieni. Jesteśmy w folii, która była przestawiana przez fotowoltanikę i zobaczcie, ile tutaj pomidorów jest na krzaków. Ja już tutaj pozbierałam czerwone, ale chciałam Wam też pokazać, jak ładnie owocuje papryka. O, zobaczcie, jakie tutaj są już duże papryki. O, o. No i w sumie takie zielone też można już zerwać, bo w sklepie też można kupić zielone. No i jak potrzebuję, to zrywam, ale będę czekała, aż zaczną dojrzewać. A tu widzę, zaczyna się już tak przerzucać, więc to będzie już chyba niedługo. A kogut pilnuje mnie normalnie jak złodzieja. I bez po prostu obrony jakiejś, to nie mam szans wyjść, żeby nie zostać podziubaną, więc taka sytuacja. Przypadek, czemu jesteś taki... O, muszę mieć tu zawsze tą rurkę taką, żeby się obronić. A tu Jacuś przyszedł. Jacuś? Jacula? Zobaczcie, przypadek tutaj mnie pilnuje. I on, nie to, że on tutaj znalazł coś dobrego. On po prostu, o. No idź, przypadek, proszę cię. No, proszę cię, puść mnie. No zobaczcie, jak ja mam przejść. Przypadek. Idź. Słuchajcie, odkładam kamerę, żeby przejść. Bo inaczej się chyba nie da. No idź, kochanie, idź. No idź, ja nie chcę ci zrobić krzywdy. Ja chcę tylko przejść. Żeby nie ten kij, to on by mnie tak atakował. Bo męża to już nieraz ostro podziubał. Idź. No idź, przypadek, proszę cię. Ja nie chcę ci zrobić krzywdy, no. Ja chcę tylko przejść. Dobra, jesteśmy w drugiej folii. I tutaj zobaczcie też, pomidorki zaczynają już na całego dojrzewać. Z tej strony, tak jak mówiłam, są limy, a z tej strony są malinówki. O, i zaraz muszę ładnie wszystko pozbierać. Ale owoców jest w tym roku naprawdę dużo. Dużo. I właśnie posadziliśmy je rzadziej, żeby miały dostęp powietrza i żeby choroby się ich nie chwytały. I chyba to był dobry pomysł. Jak ktoś mnie wcześniej oglądał, jak sadziłam te pomidory z mężem, to pewno się zastanawiał, czemu tak rzadko sadzimy te pomidory. Te pomidory nie są sadzone na handel, tylko są sadzone do nas, dla nas, do przetwórstwa, do jedzenia. Do przetwórstwa w sensie no, na zimę, tak? I dlatego, żeśmy w tym roku tak zrobili. Położyliśmy też w tym roku pierwszy raz agrowłókninę i zrobiliśmy nawadnianie pod każdy krzaczek, więc tutaj jakby tej wilgoci nie ma tyle i te choroby grzybowe nas tutaj szczęśliwie omijają. Nazrywałam całą miseczkę pomidorów i one jeszcze w domu tak troszeczkę dojdą. Ja zauważyłam, że one szybciej dojrzewają, nawet jak się już je w takiej fazie zerwie w domu.
I na pewno te malinówki będą do zjedzenia dla mnie, dla rodziców, a z tych lim będę robiła przeciery na zimę. Więc tak. Jeszcze wyprawa. I jeszcze mnie tylko czeka przejść przez terytorium mojego koguta. Ale jeszcze raz się będę musiała wybrać, bo już raz zerwałam całą Michał górką, zaraz wam to pokażę. To jedna przeprawa była, teraz zerwałam pomidory, ale jeszcze będę musiała iść po cukinię, więc trzymajcie kciuki, żeby mnie nie dopadł. Dobra, jeszcze cukinię. Oczywiście trochę za późno ciut, bo mogłyby być mniejsze. No ale z tych też coś się zrobi. Zawiedzę też mamunię, zrobi sobie leczo, bo bardzo lubi. O, chodź tu. O. Dobra, jeszcze tam są krzaczki, zobaczymy. A tu przy okazji kapustę. Te późne zaczynają zwijać główki. Ale zostało tam kilka takich młodych kapustek, które muszę może dzisiaj urwać. O, a z tych, co tutaj wsadziłam, nic nie będzie. Z tych, co później tu sadziłam, bo coś je zaatakowało i no i nic, bo my nie pryskamy chemią żadną. Takie padające deszcze nie są dobre na tą mączkę, bo to zaraz i tak spłucze, więc o, a tutaj mam jeszcze kilka takich kapust, które na bieżąco zakiszę. Trzeba je stąd chyba powyciągać. Jest tam ich chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, może z osiem główek. Do mamuni zaniosę oczywiście jedną i resztę zakiszę. O, i tu mamy jeszcze cukinię. Gdzie tu jest jeszcze? Proszę bardzo. O, gdzieś tu nie ma? Nie ma. Ale tutaj jest następna. O. No, te już są takie trochę mniejsze. Lepsze będą. A co tu za cukinia siedzi? Co tu siedzi za cukinia? Hej! Musisz przyjść do domu po witaminki na wzmocnienie. Kolego. Wiesz? Dobra. Jeszcze tutaj kupniemy. O. Tu też jest. I... cukinie obrodziły jak dzikie. Dałam siostrom. Dałam Ani. Mamuni daję. A one wciąż rosną jak dzikie. Dobra. To by było na tyle. Chyba. Dobra. Sprawdzasz, czy mamunia wszystkie ogórki zerwała? Zawsze się jakiś opuści. Dobra. Zabieram ten cukinie zebrane. Więc idę i teraz muszę to poprzetwarzać. Szczególnie ogórki muszą być zrobione odwrotnie. Pomidory mogą poleżeć. Cukinie część ja zrobię, część mamuni zaniosę, więc będzie ogarnięte. No i to są moje dzisiejsze zbiory. I tak, to trzeba ogarnąć dzisiaj. Tym się podzielę z mamunią, a może jeszcze trochę poleżeć. Tym też się podzielę z mamunią i będę musiała to jeszcze przetworzyć. Więc dzisiaj jest też u mnie sobota, więc muszę popodlewać wszystkie domowe kwiaty. No i sprzątanie, więc nic, nie ma co ściemniać, biorę się do pracy. No i tak jak zakładałam, mąż pościnał tą młodą kapustę, już jest poszatkowana, przesolona, chwileczkę tak niech się, tak się zmoży. Tu mam już wyparzone słoiczki, wyparzone gumy i po prostu zakiszę tą młodą kapustę. Kisiłam już nieraz młodą kapustę, ona też bardzo długo wytrzymuje. Zresztą nie jest
jej tu bardzo dużo, więc na pewno będzie zjedzona. I tak ogarniam. Ogórki zakiszone, pomidory muszą jeszcze troszeczkę dojść. Kapusta będzie zakiszona, więc wszystko póki co zgodnie z planem. Kapustka zakiszona, mam 7 słoików i teraz ja te 7 słoików sobie wstawię tutaj do wanienki, żeby po prostu jak one zaczną pracować, mogą się wyburzyć trochę, żeby mi nie zrobił się bałagan. One zostaną gdzieś tutaj w ciepłym pomieszczeniu ze 2 dni, a potem zostaną zniesione już do chłodnej piwnicy. Także sprawa załatwiona. O, mamy to. A u mnie dzisiaj niedziela, więc zrobiłam na życzenie mojego mężulka ciasto, ketogeniczne ciasto z czarną porzeczką, którą jeszcze miałam na krzaczkach, a dla mnie bułeczki. I słuchajcie, to są bułeczki ala bułeczki, bo to są właśnie to, co wcześniej Wam w innych filmach pokazywałam.
to jest to samo ciasto, co tu, bo to też nie jest, to też nie jest niczym słodzone. Tutaj ewentualnie trochę słodkości i kwasowości dodają porzeczki. A ja po prostu z tego samego ciasta piekę sobie takie muffinki, które potem przekrawam i smaruję sobie masełkiem, serkiem czy z pomidorkiem. I bardzo mi to smakuje. My z Toficzkiem wracamy ze spacerku od mamuni. I słuchajcie, jest zachmurzone, słońce świeci tylko o takie przez takie chmury, ale jest bardzo, bardzo gorąco. A my wracamy do domku i musimy popodlewać wszystko przed domem. Toficzek już wie, że tu trzeba przejść przez ulicę. Tak? Finiuś? Ty wiesz? Masz jeszcze tutaj jakiś żywopłot do obsikania, tak? Pilna sprawa. Się śmieję, że pies tak zostawia swojego SMS-a. I tutaj trzeba będzie wszystko popodlewać, a tam już czeka dziewczynka. Kto tam czeka? Kto tam czeka? Kto tu czeka? A, pobiegła. Pamiętacie ten kącik, w którym wycinałam ten taki brzydki krzew? Zobaczcie, jak wyglądają te piękne azalie. Nie azalie, hortensje. Te hortensje, które zasadziłam w miejsce tego krzewu. I mimo, że one są młode jeszcze, to zobaczcie, popatrzcie, jakie mają przepiękne kwiaty. I one się tak fajnie teraz przebarwiają na taki lekki róż. A tam są taki intensywny róż, prawie w czerwień wchodzące. Tak samo jak te. I zobaczcie, jakie to są duże kwiaty. No i tutaj jeszcze będą też następne kwitły i tu też, no więc jestem bardzo zadowolona. I tutaj ten też zaczął kwitnąć pierwszy raz po kilku latach. On tu miał chyba za ciemno, jak ten krzew rósł, więc taki się zrobił tutaj przyjemny kwiatowy kącik. O, tu są te kulki moje, co obcinałam. I tu się zrobiło całkiem fajnie. Mam nadzieję, kochani, że miło spędziliście ze mną czas. Zapraszam do komentowania, tak jak mówiłam, wypowiedzcie się w sprawie zwierzątek. Powiedzcie ewentualnie, co już ze swojego ogródka zbieracie, co już przetwarzacie, jak wam mija w ogóle lato, kochani, bo ja wam tutaj opowiadam, a jedynym momentem, w którym ja mogę od was uzyskać jakieś informacje, to są komentarze, więc jeżeli macie ochotę, piszcie w komentarzach, co porabiacie, może jesteście na wakacjach, a może też tak jak ja przerabiacie warzywka z ogródków swoich, więc zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!